popatrzeć później na freski, też są bardzo piękne. Te freski tutaj przedstawiają przybycie cystersów z pierwszego opactwa do czterech pierwszych filii, czyli takich mniejszych mniejszych klasztorów we Francji. Kaplica błogosławionego Wincentego, również z połowy XVIII wieku. Posłyszany pokaz błogosławionego Wincentego, a na sklepieniu widzimy różne freski przedstawiające sceny z jego życia. W samym centrum ołtarza strumienka z jego relikwiami. Tam znajduje się kilka kości i czaszka. Niedawno, 2 marca, był właśnie u nas ksiądz biskup i otwieraliśmy tą strumienkę. Lekarz ciął kości na relikwie. Ściany zewnętrznej z pierwszego kościoła, który powstał tutaj jeszcze w Brzeźnicy, w miejscowości Brzeźnica, bo tak wcześniej nazywał się Jędrzejów. I jest to część zewnętrzna tego kościoła. Był to kościół jednonawowy, jak wcześniej mówiłem, pod wezwaniem świętego Wojciecha. Tego dworku w 1988 roku przez pana Leszczaka, to właśnie taki kielecki rodzimy malarz. Jednak styl, jakim został namalowany, odpowiada stylowi renesansowskiemu i taką charakterystyczną cechą wtedy dla portretów było to ciemne tło, które widać za sylwetką Reja i obu gdzieś tam widoczny fragment pejzażu. W ramie jest oprawiony herb rodzinny Reju zwany Okrza, natomiast ponad wszystkim słynny motto, które myślę, że państwo doskonale znacie, niechaj narodowie wżdy po stronie znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Nie istniał już, bo rozleciał się, bo jak wiemy, to pozwajmy kościele sobie i właśnie ta tablica została przeniesiona tutaj właśnie na tą fasadę kościoła, po żołnierzki tu leczył rany i tutaj jest pochowany właśnie w tym kościele jego szczątki doczesne znajdują w tym świątyni. Proszę bardzo, zaświecę w kotełku. O, widzicie Państwo, tu są właśnie metalowe właśnie, to, które to mówię, te drzwi wykonane prawdopodobnie z 25 kawałków zbroi rycerskiej. Jest to blacha cienka, tak jakby znak wiersników i grubszy, bo jest w jednym miejscu jest bardzo gruba na środku, cienka, ręcznej roboty. Prawdopodobnie ja, bo ktoś to przeniósł z dworu Czarneckiego, schował to, bo jakby to było gdzieś by zostało na powietrzu, na pewno do tego by nie było nic z tego, bo by się zrobił złom. Muzeum zostało otwarte już w 1958 roku, a pierwszym jego kustoszem była synowa pisarza pani Zuzanna Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz otrzymał ten pałacyk, ten majątek ziemski w Oblęborku jako dar od całego polskiego społeczeństwa na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej. Fotografia Sienkiewicza z córką w Szwajcarii w 1914 roku, kiedy wybuchła I wojna światowa, Sienkiewicz z rodziną wyjechał do Szwajcarii, gdzie założył wraz z Ignacym Paderewskim komitet